zarówno z punktu widzenia interesu państwowego, jak i z punktu widzenia interesu narodowego. Niektórzy powiadają, że coś takiego jak interes narodowy to nie istnieje, że to jest hipostaza. Ja akurat się z tym nie zgadzam, uważam, że istnieje. Bardzo łatwo jest interes narodowy zdefiniować. Naród ma interes w tym, żeby się rozwijał, a nie zwijał. Lepiej jest być niż nie być. Każdy normalny człowiek się z tym zgodzi, z wyjątkiem może ludzi o skłonnościach samobójczych, ale nawet i oni, jak są odratowani, to od razu zmieniają punkt widzenia. Też uważają, że lepiej jednak jest być niż nie być, więc nie ma co tego dowodzić. To jest taka tak zwana oczywista oczywistość, prawda? Więc, no dobrze, ale żeby naród się rozwijał, to musi mieć minimum ekonomicznych warunków do tego rozwoju, bo jak nie ma, to się zaczyna zwijać. I to jest z punktu widzenia interesu narodowego, kapitalizm kompradorski jest szkodliwy. Dlaczego? Dlatego, że on nie jest z tego powodu, że to są silni ludzie, tam specjalnie się nastawiają, żeby innym robić na złość, tylko taki jest mechanizm tego modelu, że ci, którzy do sitwy nie należą, muszą być wyrzucani poza główny nurt życia gospodarczego. Mogą sobie coś tam dłubać, ale do głównego nurtu nie. I w rezultacie narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystywany tylko w niewielkim stopniu. Bo inaczej ten przywilej dla sitwy straciłby sens ekonomiczny. No, a jak narodowy potencjał jest wykorzystywany w niewielkim stopniu, no to oczywiście te warunki nie są stworzone, ba, to państwo nie może też wytworzyć żadnej siły w żadnej dziedzinie. No państwo jest takie rachityczne, no takie pochyłe drzewo, na które wszystkie kozy skaczą. I społeczeństwo nasze na kapitalizm kompradorski już tam się zorientowało, jak to działa. No ale tak coś, ktoś sobie nie uświadamia tak detalicznie, jak to wygląda, to tak intuicyjnie czuje. Reaguje na trzy sposoby. Pierwsza grupa, widząc, że jest wyrzucana poza główny nurt życia gospodarczego, bez jakiejś możliwości, bez szansy na powrót do głównego nurtu, emigruje. I to jest bardzo wartościowy element. Bo to są ludzie najbardziej tacy rzutcy, przedsiębiorcy, odważni, pomysłowi. Ja dużo jeździłem po takich skupiskach emigranckich i w Irlandii, i w Wielkiej Brytanii, i we Francji, i w Hiszpanii, i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych. Wiem, co mówię. To są ludzie, którzy są w obcym kraju. Nie znają tam stosunków, nie mają żadnego oparcia. Tak jak mają tutaj, tam w rodzinie, w przyjaciołach, znajomych, tak? Tam nie. Czasami języka w ogóle nie znają, albo słabo znają. I włączają się w obieg gospodarczy tych krajów, często w sposób bardzo oryginalny. Byłem w hrabstwie Yorkshire, tam moim gospodarzem zaprosił mnie tam taki pan owczarek. Od razu na początek, jak mnie tylko z lotniska odebrał, to mnie poinformował, że jest czcicielem światowita, bardzo zresztą się interesował kwestiami religijnymi, całą noc żeśmy przegadali na ten temat. Bardzo ciekawy człowiek. No i, ale to nie o to chodzi, bo on tam na światowicie nie zarabia nic, tylko w bardzo oryginalny sposób funkcjonowania sobie sam właściwie wymyślił. Tam nie ma rolnictwa, tylko jest hodowla w tej części Anglii i pastwiska, gdzie owce i krowy, głównie owce, i pastwiska są poprzegradzane takimi murkami kamiennymi, które są konstruowane bez użycia zaprawy. I to jest duża sztuka, umiejętność układania tych murów, żeby one się nie rozlatywały. I on się tego nauczył. Tam. Przecież w Polsce by się nie nauczył. Skąd? W Polsce tego nie ma. Tam się nauczył. Jest obecnie na całe hrabstwo największym specjalistą od tych murków. Po prostu nie może się opędzić z robotą, także no proszę bardzo. To pokazuje, to co by ten człowiek zrobił, jakby tutaj miał możliwości działania. To wystarczy, jakie, i takich jest mnóstwo. To pokazuje, ci ludzie nam udowadniają, jaki potencjał tracimy na tej emigracji, bo oni już nie wrócą tutaj. Druga grupa ludzi
nie emigruje, bo nie chce, bo nie może, bo to, bo tamto, ale podejmuje z kapitalizmem kompradorskim wojnę. Prowadzi z kapitalizmem kompradorskim wojnę. To są ludzie, którzy się na ogół nie chwalą nikomu tym. Więc nie wiadomo, w jaki sposób oni tę wojnę prowadzą. Mają swoje sposoby, nie zdradzają tych sposobów. No i bardzo dobrze, bo jakby tak wszyscy wiedzieli, to i Urząd Skarbowy by też wiedział, jakimi sposobami oni tę wojnę prowadzą, a tak to nie wie. Ale wiemy, że ta wojna trwa. Wiemy, że ta wojna trwa, się utrzymuje. A skąd to wiemy? Ano wiemy to z takiej informacji, którą każdego roku ogłasza Główny Urząd Statystyczny, że 30%, około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co zostało wyprodukowane i sprzedane, bo to jest produkt krajowy brutto, powstaje w szarej strefie, jak ogłasza Główny Urząd Statystyczny, a więc w konspiracji przed władzami. I to jest przyczyna, dla której mimo wysiłków kolejnych rządów, gospodarka nasza jeszcze jako tako funkcjonuje, dzięki tym dzielnym ludziom. Wbrew wysiłkom rządów, naszych umiłowanych przywódców. Dzięki tym dzielnym ludziom, którzy często z dużym ryzykiem osobistym, w poczuciu odpowiedzialności za własne rodziny, za własne przedsiębiorstwa, a nawet za gospodarkę narodową, bo i takich znam, co mają taką motywację, z dużym ryzykiem osobistym obchodzą złe prawo, bo na tym polega szara strefa. Obchodzą niemądre prawo. I kolejne rządy odgrażają się, że szarą strefę zlikwidują. Ja ile razy słyszę takie pogróżki, to mi skóra cierpnie. Ale pocieszam się, że jak partia mówi, że zlikwiduje, to mówi. Ale zastanówmy się przez chwilę, co by się stało, gdyby któremuś rządowi rzeczywiście udało się zlikwidować szarą strefę. Prawdopodobnie wystąpiłyby takie objawy, jak przy strajku włoskim. Strajk włoski, jak Państwo wiecie, polega na tym, że pracownicy nie porzucają pracy, przeciwnie, pracują bardzo skrupulatnie, drobiazgowo przestrzegając wszystkich przepisów i wszystkich procedur, jakie zostały ustanowione dla sprawnego działania przedsiębiorstwa czy instytucji. Ale strajk włoski przynosi skutek taki sam jak strajk zwyczajny, kiedy pracownicy rzucają robotę. Firma staje. No to jak tak, to my już mamy dowód, że te wszystkie przepisy i te wszystkie procedury, które niby zostały ustanowione dla sprawnego działania, wcale nie służą sprawnemu działaniu. Skoro ich przestrzeganie daje taki skutek, to na pewno nie służą sprawnemu działaniu. To czemu służą naprawdę? Ano służą utrwaleniu czyjejś władzy, umocnieniu jakiejś hierarchii, ale nie żadnemu sprawnemu działaniu. Otóż gdyby udało się rządom, któremuś rządowi zlikwidować szarą strefę, to prawdopodobnie takie skutki by wystąpiły. Gospodarka może by nie ustała, bo ciśnienie potrzeb życiowych jest przepotężne. W generalnym gubernatorstwie w czasie okupacji za zabicie świni za zabicie świni groziła kara śmierci. A przecież kto był na wolności, to miał dostęp do rąbanki. Powszechny był handel rąbanką. Nawet Niemcy po cichutku z tego też korzystali. Więc ciśnienie potrzeb życiowych jest takie, że kara śmierci nawet tego nie... No ludzie muszą żyć. Nie rzucą się do morza, przecież nie popełnią samobójstwa. To jeden, drugi może tam się powiesić, ale nie cały naród. Otóż dzięki temu właśnie, że tej determinacji, tej wojnie, gospodarka nasza jako tako funkcjonuje, ale oczywiście mogłaby funkcjonować całkiem inaczej, gdyby te prawa były inne, gdyby te procedury, których trzeba przestrzegać, były inne, rzeczywiście były nastawione na sprawne funkcjonowanie państwa, na sprawne funkcjonowanie gospodarki. No niestety takie nie są. I wreszcie trzecia grupa, która ani nie emigruje, ani nie wojuje z kapitalizmem kompradorskim, ale też widzi, że jest wyrzucona na margines. No to powiem, jak tak, to niech rząd nas weźmie na swoje utrzymanie.
prezentuję coraz natarczywiej postawy roszczeniowe. Proszę nas wziąć na swoje utrzymanie.